Identyfikator podmiotu. SCP-1981. Klasa podmiotu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-1981 przechowywany jest w zabezpieczonej jednostce przechowawczej dla materiałów wideo w ośrodku... Kiedy SCP-1981 znajduje się w użyciu, nie może zostać usunięty ze swojego opakowania, ani wystawiony na oddziaływanie silnego magnetyzmu. W sali obserwacyjnej 02 w ośrodku znajduje się odtwarzacz VHS, Betamax i telewizor analogowy. Ponadto pomieszczenie to wyposażone jest w urządzenia do nagrywania seansów. Opis. SCP-1981 to standardowa kaseta VHS Betamax. Na przylepionej naklejce zapisane są flamastrem słowa Ronald Reagan pocięty podczas mówienia. Błąd w nazwisku celowy. Analiza laboratoryjna wykazała, iż SCP-1981 stworzony został ze zwyczajnych materiałów, a numery seryjne obiektu odpowiadają kasetom VHS wyprodukowanym we wrześniu 1980 roku. SCP-1981 został odkryty przez urzędnika Biblioteki Prezydenckiej Ronalda Reagana, który po obejrzeniu materiału zawiadomił policję celem oskarżenia autora nagrania o obsceniczność. Policja przeprowadziła dochodzenie o niskim priorytecie, podczas którego fundacja zwróciła uwagę na SCP-1981 i obiekt zabezpieczyła. Aplikacji preparatów amnezyjnych klasy A dokonano, nim o sprawie został powiadomiony. Badania rejestrów biblioteki przez pracowników fundacji były bezskuteczne w kwestii poznania genezy SCP-1981. SCP-1981 to najwyraźniej domowe nagranie tego, jak Ronald Reagan, były prezydent Stanów Zjednoczonych, wygłasza przemówienie znane jako Złe Imperium do Narodowego Związku Protestantów w hotelu Sheraton Twin Towers na Florydzie w dniu 8 marca 1983 roku. Jednakże od pierwszej minuty i 10 sekundy przemowa zaczyna się zmieniać, po jakimś czasie nie przypominając już żadnej mowy wygłoszonej kiedykolwiek przez Reagana. Od około 5 minuty na ciele Reagana powoli zaczynają pojawiać się rany cięte, darte oraz kłute. Ponadto nie jest widoczne żadne źródło okaleczeń. Pomimo cierpienia uszkodzeń ciała na tyle poważnych, że doprowadziłyby normalną osobę do utraty przytomności, Reagan kontynuuje swoją przemowę aż do momentu przecięcia jego fałdów głosowych, bądź pojawienia się szumu białego o czasie 22:34. Po przewinięciu SCP-1981, Reagan wygłosi zupełnie inne przemówienie, często diametralnie odmienne od tych, które wcześniej zaobserwowano. Jak dotąd, przemowy swoim tematem obejmowały m.in. torturowanie, molestowanie dzieci i rytualne składanie ofiar. Zmieniają się wówczas również okaleczenia na ciele Reagana. Zaobserwowano już m.in. nawleczenie na pal, okaleczenie narządów płciowych i... Na około 7 obejrzeń materiału na SCP-1981 podczas jednego zamiast losowego pracownika zespołu prasowego Reagana pojawia się postać odziana w czarną szatę ze stożkowym kapturem, nazywana dalej SCP-1981-1. Znaczenie manifestacji SCP-1981-1 nie zostało jeszcze określone. Przemówienia wygłaszane przez Reagana są zazwyczaj niespójne i pozbawione jakiejkolwiek struktury tematycznej. Ponadto składają się na nie nielogiczne anegdoty i przypowieści. Jednakże sporadycznie pojawiają się na nich odniesienia do zdarzeń przyszłych, o których Reagan nie mógł wiedzieć ani ich przewidzieć, jak na przykład ataki terrorystyczne z 11 września, wynik wyborów rosyjskich z roku 2008, czy... Z tego powodu wiele czasu i wysiłków zajmuje rygorystyczne nagrywanie przemówień z każdego seansu. Próby skopiowania SCP-1981 na podobne kasety Betamax nie odniosły zamierzonych skutków, aczkolwiek kamery wykorzystywane do rejestrowania obrazu z telewizora, na którym wyświetlają się materiały SCP-1981, poprawnie nagrywają każde przemówienie. Każdy seans z wykorzystaniem SCP-1981 musi zostać zarejestrowany na zapewnionej kamerze wideo, a następnie dostarczony do doktor... nadzorcy projektu w celu przejrzenia materiałów. Lata naturalnego wpływu magnetycznego przyczyniły się do poważnego obniżenia jakości sygnału SCP-1981, co utrudnia filtrowanie istotnych informacji z nagrań. Ponadto, makabryczność okaleczeń pojawiających się na ciele Reagana została określona jako skrajnie niepokojąca, wobec czego pracownikom, którzy odczuwają nadwrażliwość lub symptomy chorobowe po obejrzeniu nagrania, zaleca się podejście do ewaluacji poziomu trzeciego w placówce psychiatrycznej ośrodka. Jako że Ronald Reagan żył jeszcze za czasu przechowywania SCP-1981, utworzono wtedy siatkę monitorującą celem rozpoznania potencjalnych relacji między nim a SCP-1981.
Nie zidentyfikowano żadnych powiązań. Jednakże Reagan często skarżył się na koszmary, jeszcze zanim stan jego zdrowia psychicznego uległ deprecjacji wskutek postępu choroby Alzheimera. Wycinek transkryptu nagrania z dnia 1993 roku. Odnowienie wartości tradycyjnych, które są ścięgnami siły tego narodu. Jedna z niedawnych ankiet przeprowadzonych przez waszyngtońskiego naukowca wykazała, że chęć Amerykanów do uczestniczenia w aktach kanibalizmu jest o wiele silniejsza niż w ostatnich 100 latach. Amerykanie to naród, który nie będzie cierpiał wynaturzeń. 7. I stanowi to jądro przebudzenia. 12. 18. Powstrzymamy Al-Kaidę. A teraz znów. Powstaliśmy po raz pierwszy i rozumiem, dlaczego jesteśmy konsumowani. Widzę okręgi, które nie są okręgami. Miliardy martwych dusz w zamknięciu. Wyjaśniający zjedli powłokę moralności tego kraju, przemieniając serca w brud. Jestem z królestwa na poziomie wyższym niż ludzki. Co za tym idzie? Szczerbaty uśmiech, który skazuje cały naród na potępienie. Nie ma nadziei. Reagan krzywi się, jakby doświadczał intensywnego bólu. Na jego gałce ocznej zaczynają pojawiać się nowe okaleczenia, a rany kłute wydają się penetrować jego czoło i skronie. Pozostałości lewej ręki zostają teraz chirurgicznie rozpołowione. Dalszy konsensus udowodnił, że ponad połowa Amerykanów nadal nienawidzi. Zjedzeni w całości przez otchłań, pustkę, smutek, czarność, ciemność. Wycinek transkryptu nagrania z dnia 1996 roku. Byłem w hutach Alaski i na kukurydzianych polach Nebraski. Widziałem opustoszałe biura Google, płonące z zabitym deskami oknem i przebywającymi w środku skwaterami. Widziałem domy, w których cięto małe dzieci. Od brzegu do błyszczącego brzegu szedłem pustą, toczącą się śliną ścieżką. Gnijące mięso fałszywej moralności zatruwającej nasze dzieci. Stałem na szczycie góry tej zachłannej ziemi, patrząc na naszą piękną, bogobojną i wypełnioną wystrzeliwującym bezkresem rąk bezradności dziurę. I wiecie, co ujrzałem? Piekło. I znów to robicie. Ale już poważnie. Żyjemy w szczęśliwych czasach. To są szczęśliwe czasy. Czas jest po naszej stronie. Ściek w dziewiątce uratuje czas. Są wasze prawdy i są moje prawdy. Są wiadome, 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 niewiadome i niewiadome. Niektóre z nich są teraz wśród widowni. W tym momencie rany na szyi Reagana wyglądają na poważne do tego stopnia, że szyja nie powinna być w stanie podtrzymywać głowy. Wypowiedź zniekształcona zostaje do formy gulgotu, a Reagan gwałtownie przechyla się do przodu. Dobrze widoczny jest jego kręgosłup, a głowa przyłączona jest do ciała jedynie poprzez włókna mięśniowe. Ciało porusza się jeszcze przez 3 minuty, po czym gestykuluje, a kręgosłup wydaje się zostać usunięty z jego szyi, zmuszając ciało do upadku. Nagranie przechodzi w szum biały o czasie 22 minuty 34 sekundy. Transkrypt nagrania z dnia 2002 roku. Zmieniono. Wymagane upoważnienie poziomu o 5. Transkrypt nagrania z dnia 2005 roku. Dalekie ujęcie podium i pustych krzeseł, na których zazwyczaj znajdują się Reagan i jego doradcy. Warto odnotować, że jest to jedyne nagranie, w którym nie pojawiają się ani plansze tekstowe, ani Ronald Reagan. Następuje przybliżenie na podium. Byt znany jako SCP-1981-1 wchodzi w kadr z lewej strony i staje na podium. Nie dokonuje żadnych poruszeń, aż do końca nagrania. Nagranie pokazuje jedną klatkę, na której znajduje się plansza tekstowa z czerwonymi słowami "Widzę cię". Klatka jest pokazywana przez 7 sekund, po czym nagranie przechodzi w szum biały. Nie istnieje dalsza część nagrania. Nota. To ostatnia widziana manifestacja SCP-1981-1. Od tamtej pory SCP-1981-1 nie został zauważony na żadnym nagraniu. Jeżeli obiekt zostanie zaobserwowany, pracownikom zaleca się nie komunikować się z SCP-1981-1 i powiadomić o tym dowolnego, przebywającego na służbie nadzorcę z upoważnieniem poziomu 4.